Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszka z tej strony, Mitrox, proszę was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mi się po raz kolejny w Shadow of the Tomb Raider. W poprzednim odcinku udało nam się przejść próbę pająka, jak i próbę orła. Znajdujemy się aktualnie w Paititi, czyli w ukrytym mieście, gdzie to... głowa tego miasta, czy przywódczyni tego plemienia ma nas zabrać do węża oka chyba, do wężowego oka, czyli miejsce, gdzie jest śmierć, zaraza i wszystko najgorsze i tam podobno mamy szukać tego samego artefaktu. I dostaliśmy przy okazji jakąś skórkę chyba, więc fajnie. W sensie chodzi o te ubrania. W tąże Unuratu, w dzielnicy targowej. Tyle tylko, że nie wiem jak się nazywasz. Przepraszam. Jako przywódczyni rebeliantów muszę być ostrożna. Jestem prawowitą królową Unuratu. Aha. Lamy mają. Etsli? Wciąż czekam na wieści ze zwiadu. Tak, matko. Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Dziś rano. Mianowicie? Widziałem, jak Hakan kłócił się z sąsiadem. Wyglądał na rozgniewanego. Gdy się zbliżyłem, nagle zamilkli. A potem wybuchli śmiechem, jak gdyby ktoś opowiedział dowcip. On coś knuje. Dobra robota. Dziękuję, matko. Wow! To jest tak ogromne. Sama widzisz, że w Paititi tajemnice szybko wychodzą na jaw. Gdybyś miała jednak odejść od planu, szybko się o tym dowiesz. Rozumiem. Przybyła pomóc w znalezieniu pewnej zguby. Nie przejmuj się. Czy ojciec w moim wieku też był zwiadowcą? Był myśliwym. Czy był gwałtowny? Bywał, ale był też bardzo życzliwy. Robi wrażenie według mnie dalej ten Tomb Raider. To jest ogromne. Cześć, Quali. Rozejrzyj się, jeśli chcesz. Kiedy zdecydujesz się odnaleźć skrzynię Iszczel, będę na targu za rzeką. Czy potrzeba ci czegoś jeszcze? Ja tutaj widziałem jakąś opcję interakcji, ale nie wiem, o co chodzi. Ostrożnie, przyjaciółko. Co? Nie wiem, o co chodziło. A, mogłem pogłaskać? Ostrożnie, przyjaciółko Unuratu. Jak łaży wojownicy, nie podchodź do nich. Nieustannie wypatrują rebeliantów i nie znają litości. No i to mi nie daje spokoju. Dziwne to jest. Ale widziałem. On je ma. Dość taki. Zgubiłeś kości? Dobrze. Wszystko w porządku? Nie. Truposzpisko zabrał mi kości. I nikt nie chce mi uwierzyć, ale on je ukradł. Zmarły mężczyzna zabrał ci kości? Na pewno ich nie zgubiłeś? Jesteś tak okropna jak reszta. Przepraszam. Masz rację. Coś ci powiem. Będę się uważnie rozglądała i jeśli zauważę truposzapisko, poproszę, żeby oddał ci kości. Naprawdę? Wierzysz mi? To nie pierwszy raz, kiedy zmarli do mnie mówią. Ciekawi jedną, tak? Ukryte miasto. Tylko się zastał, że to nas znajdź kości taki ja. A misje poboczne to są dobra. Ukryte miasto. Dążę do Unuratu w dzielnicy targowej. Okej, czyli my... tutaj, od początku gry, jak byliśmy sobie na tym prologu, przeszliśmy aż tutaj i całą tą drogę do przodu. Wow, ciekawe, gdzie będzie zakończenie gry. Może w wulkanie, albo gdzieś na jakiejś górze? Albo gdzieś kompletnie indziej? To byłoby ciekawe. Ale dzielnica wydaje się być ciekawa tutaj. To ja bym się udał najchętniej tam dalej. Piękne. I tak szczerze bardziej mi się podobało w pierwszym odcinku całe to targowisko, czy
czy to święto zmarłych, czy jakby tego inaczej nazywać, które było chyba w połowie odcinka w pierwszym epizodzie. Hakan! Co to ma być? Kultyści czekają, aż objawi się ich bóstwo. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Przywódca sekty chce zająć moje miejsce i stać się Bogiem. Wierzę, że jesteśmy w stanie odmienić cały świat i żyć w jego raju. Odbudować świat. Co? Gdzieś już to kiedyś słyszałam. Tam jest! Znam go. To jest doktor Dominguez. Zobaczcie! Oto instrument naszego zjednoczenia i zbawienia! Wkrótce ziszczą się nasze sny o bezpieczeństwie, a także o pokoju. Nazywają go Kukulkanem. Naprawdę zwie się Amaru. Urodził się tutaj, a wychował w kłamstwach ludzi z zewnątrz. Lud w niego wierzy. Ale ty nie. Mój zmarły mąż, Saidi, był jego bratem. Poróżnili się co do przyszłości Paititi. Gdy Saidi odszedł, Amaru poświęcił się sekcie. Widzieliście nawałnicę. Obawiacie się, że będzie jeszcze gorzej. Więc zapewniam was, że Paititi będzie trwało w najlepsze i kwitło po wsze czasy. Dobrze go znam. Jeżeli mu się powiedzie, nikt z przeciwników na pewno nie ujrzy tego raju. Zbuntowanych czeka niepamięć. Nie, jeśli pierwsi znajdziemy skrzynię. Tak. Obyśmy znaleźli ją pierwsi. Może Amaru zostało jeszcze nieco rozsądku i miłości. Śmierć wszystkim obcym! Kara i tak was nie minie! Hakan, wystarczy. Musimy uderzyć, póki wąż jest w zasięgu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie narażaj naszej rebelii pod wpływem emocji. Etzli, idź na zwiad. Spotkamy się pod górą. Ostatnie ostrzeżenie. Idź. Idź za Etzlim. W tym stroju nie ukryjesz się na długo. Wrócę tu ze skrzynią. Obiecuję. Ostrzegaliśmy, byś nam nie wadziła. Wyszłam jedynie na przechadzkę z moim synem. Amaru już traci cierpliwość. To się nie powtórzy. Johna, odpowiesz? Doktor Dominguez pochodzi z Paititi. Trójca jest tam obecna od XVII wieku. Były przywódca Wysokiej Rady Gualtiero da Luca Dominguez, włoski kardynał, dostrzegł w chłopcu wielki potencjał i wyszkolił go jak syna na swojego następcę. Ten piął się po szczeblach hierarchii, aż został przywódcą Wysokiej Rady. Większość życia spędził poza Paititi, do którego wraca często, choć nie na długo. Naprawdę nazywa się Amaru, ale wiele osób używa w stosunku do niego jako arcykapłana sekty w Paititi honorowego tytułu Kukulkana. Przywiózł z Cozumel klucz Chakchel i zapewnił wyznawców, że użyje go do ich ochrony. Amaru chce, by srebrna skrzynia Ischel chroniła Paititi przed niebezpieczeństwami zbliżającymi się z zewnątrz, ale już kusi go możliwość przeobrażenia świata według własnego pomysłu. Aha, czyli tak to się dzieje na trójce, dobra. Exodus.
Monteslary. Właśnie. Wpływy Trójcy sięgają dalej niż sądziłam. Organizacja panuje w Paititi od wieków, pod nazwą Sekty Kukulkana. Jej najwyższych rangą członków nazywa się tam Wężową Gwardią. Są wybierani w młodym wieku spośród najlepszych wojowników w Paititi i walczą u boku jaguarzych wojowników i orlich łuczników. No, rozbiliśmy z uczu obóz. Wszystko w porządku. Dominguez tu jest. Przewodzi sekcie Kukulkana. To z nią walczą buntownicy Unuratu. Że co? Mieszka tu od lat. Trójca kontroluje Paititi. Rany. Idę do Oka Węża. Musimy zdobyć skrzynię przed następnym kataklizmem. I to właśnie to Oko Węża jest tym miejscem śmierci i tak dalej. Zobaczymy, czy to tak będzie. Podobne miejsce może być w sumie w Rise of the Tomb Raider, ta Dolina Nieśmiertelnych chyba. Dajcie mi znak! To ty jesteś truposzem Pisco? Widzisz mnie? Wreszcie, Pisco został dostrzeżony. Czy ty też jesteś martwa? To ty musisz być truposzem Pisco. Jestem Pisco, sługa bogów. Jestem Lara. Lara, ładne imię, Lara. Nie jesteś martwa? Podobnie jak ty. O, ależ jestem. Jako dziecko miałem być złożony w ofierze. Powiedli mnie na górę, rytuał został zakończony, ale... Ale przeżyłeś. Tylko moje ciało. Dla przyjaciół i rodziny jestem martwy. Żyję z ofiar, które mi zostawiają. Spotkałam chłopca, który twierdził, że Pisco ukradł jego kości. Taki? To syn bardzo zadufanego wielmoży. Chciał ze mną zagrać. Przegrał. Nie posiadam zbyt wielu rzeczy, ale kości wygrałem uczciwie. Jeśli chcesz, mogę z tobą o nie zagrać. Masz na to ochotę? O co tu chodzi? Pomów z pięcioma wygnanymi ludźmi. Zaczerpnij z ich mądrości i powiedz, czemu taki przegrał. Wtedy oddam kości. Mogę to zrobić. Mogę, ale nie muszę. Warto powiedzieć. Mówi się, że Patolli to jedna z najstarszych gier w Ameryce. Grali w nią ludzie ze wszystkich warstw społecznych. Niektórzy gracze potrafili postawić w jednej rundzie cały swój dobytek. Od koców i drogocennych kamieni po domy, a nawet wolność swojej rodziny. Bóg sztuki i gier, Macwil Siochtil, jest uważany za aktywnego uczestnika gry odpowiedzialnego za obdarowywanie zwycięzcy ofiarami. Taka wysoka stawka w prostej grze. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Jak ja mam tutaj iść? Aha, dobra, już chyba widzę. Czy muszę tak stąd wyjść? Iść tutaj chyba, pomiędzy budynkami. O, dobra. I tutaj to było. Może pogadamy z tą mieszkanką. Tłoczno dzisiaj. Kukulkan obiecał dobrobyt, ale wiele osób i tak składa własne dary. Czy jednak dobrze idę? Unuratu i jej buntownicy to prawdziwi synowie i córki Paititi, jeśli chcesz wiedzieć. I nie tylko ja tak uważam. Ale najwyraźniej tylko ja mam odwagę to powiedzieć. Zbliża się oczyszczenie i to ród Unuratu powinien złożyć w ofierze Kukulkana, by przywrócić słońce, a nie odwrotnie. Ale tego rodzaju przemyślenia przynoszą ludziom śmierć, więc nic dziwnego, że się ich nie wypowiada. Szukałbym jakiegoś ogniska, żeby zobaczyć, co te nasze gdzie stroje dają. Stara się pogodzić strażników z Hakanem. Co jest poza Paititi? Cóż, dużo różnych rzeczy. To jest bardzo duży świat. Większy od Paititi? Jest większy od setki Paititi. Co? Zabierzesz mnie tam? Zdaje się, że twoja matka może mieć obiekcję. To, czego szukasz, jest tam. Skąd mam wiedzieć, że to ta komnata? Po zapachu śmierci. Jeśli przeżyjesz, będziesz mogła wrócić, korzystając ze starego systemu irygacyjnego. Spotkamy się na miejscu. Uważaj! Sekta często wysyła tam patrole. Oszukaj srebrną skrzynię X-Kel?
O. Wygląda poważnie, ruda słota. To ja akurat dobrze kojarzę. Co nam powiedziała? Tędy nie przejdę, no dobrze. W porządku. Tu. I teraz blokujemy i puścamy się. Może jeszcze jedna nawrotka. No ale przyznam, że przydałoby mi się miejsce do zapisania gry. Tutaj dobra, już widać. Zawsze się boję, że się spierniczę. Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mi przygotować na Paititi. Ci ludzie, ich historia, wszystko co przeżyli i kim się stali. Usłyszeć jego wizję, Amaru, Dominguez, Kukulkan, chce tylko chronić Paititi. Widziałam jednak, do czego może się posunąć. Śmierć i okrucieństwo. Muszę go powstrzymać. My aktualnie... A, mamy ten strój. Efekty brak? O, to wydaje się być ciekawe. Puka, huka. A, już może być. Polecamy na takim. A czy mogą mieć albo pojedyncze te, albo od razu strój? To już wolę mieć akurat strój. I w broniach... O, mogę sobie coś ulepszyć. Masz większe obrażenia? No pewnie. A nie, to jest ukąszenie węża, a ja tego nie miałem ukój. Miałem ten właśnie. A, już srać to. Tutaj nic nie mogę. A niech już będzie ta szybkostrzelność, może się przyda. Uf, nie będę tak żydzić tych materiałów. Tutaj nic, tutaj też nic, też nic, też nic. No dobrze, można lecieć dalej chyba. Jeszcze jeden bym nadpisał grę na wszelki wypadek. I jeszcze sobie pozbieram te punkty umiejętności, bo na razie mam jeden, to tam jeden dużo nie da. Bardziej na dwa albo trzy punkty bym się zapatrywał, tak szczerze. No dobrze. To lecimy w takim razie dalej do przodu. Trochę się boję. A może nie będzie jakichś zagadek posranych, tylko przeciwnicy? Byłoby lepiej. Umiejętność nowa? Nie, nie, to nie jest to. To jest odnośnie chyba jakiegoś skarbu. Albo znajomość języka. Pierwszy poziom chyba mam zaliczony. Zdaje się, że przedstawiono tu Unuratu na czele buntu i niemal całkowite zaćmienie w tle. To fajnie. Przyda nam się. Ale smród. Czyli tutaj to ma być. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. O kurde. Okej. To mi nie pasuje przeogromnie. Kurde. Spokojnie, Lara, spokojnie. Trochę ciemno. Zajebiście ciemno. Nic nie widzę. Ue. Zaraz wymiotuję. Nie jest za przyjemnie tutaj. Mieli rację co do tego miejsca. Jeszcze... A po co mam... Naprawdę nie miałem tutaj iść. A, już widzę, rozpuścam się. Jeszcze kawałek w dół, no i tak. Akurat pojedyncze rozpuścanie niekiedy działa dobrze. Kurczę! Nie róbcie sobie żartów. Dobra, tylko powoli. Jak to wygląda? Co to jest za miejsce? Co oni tutaj robią z tymi ludźmi?
dasz sobie radę. No pewnie, że dam radę, ale kurczę. Kto takie miejsce wybudował? No z dostaniem się tutaj jest akurat problem trochę. Ale nam się chyba już udało, jak nie uda. Nie, dobra, to przodu mamy iść. Rytualna ofiara. A, to jest miejsce składania ofiary. Wszystko nabiera sensu już. Kierowałbym się bardziej w stronę światła. To pójdziemy. A, już widzę. Wygląda. O, świetnie. Wiadomo, że tędy, to gdzie jest ta cała jucha i reszta rzeczy. Chyba nie mam wyboru. Jest. Brakuje jeszcze takiego szczura, który by przebiegł tędy, albo węża jakiegoś. Dobrze, że nic nie widzę. Akurat te scenki tutaj, w tych takich ciasnych miejscach robią klimacik. Jak w filmikach Kawiaka Jonesa trochę. Czy to jeden z rebeliantów? Jakie posrane miejsce, masarnia jakaś. Tutaj się chyba przedostanę. Wąż ze srebrnym okiem. Jestem na dobrym tropie. Okej, ale gdzie ja jestem? Tutaj było Paititi chyba. Ha. Strzelam, że tutaj mamy iść. Tak, ten. Zapach staje się silniejszy. Johna, znalazłam drugiego węża ze srebrnym okiem. Chyba zbliżam się do celu. Rozmawiamy z Łuczą o tatuażach. O tatuażach? No, widziałaś ten na ramieniu Unratu? Czapla i zaćmienie. To może mieć coś wspólnego ze srebrną skrzynią. Nie wydaje mi się. To chyba jedyny sposób, okej? Okay? Unratu jest prawowitą królową Paititi. Po klęsce głodu, która zdziesiątkowała ludność miasta, jej rodzina została odsunięta od władzy przez sektę Kukulkana. Jej mąż Sairi zginął w czasie polowania na obrzeżach Paititi. Amaru, czyli doktor Dominguez, brat Sairiego, poczuwając się do odpowiedzialności, przejął władzę w mieście i żywił mieszkańców ze środków Trójcy, dopóki głód nie minął. Mimo że Amaru ocalił miasto, sekta pod jego nieobecność rządzi arogancją i strachem. Unuratu i jej buntownicy walczą o oswobodzenie miasta z rąk sekty Kukulkana i przywrócenie do władzy pradawnego rodu. Wychowano ją w przekonaniu, że dziedzictwem jej rodziny jest dokończenie rytuału srebrnej skrzyni Iszczel i odtworzenie słońca na kolejną epokę. Wow! Jeszcze większe wow! Muszę zniszczyć te bariery. Po co mogę to odchylać? Mogę napełnić ten basen za pomocą dźwigni. Mogę napełnić ten basen za pomocą dźwigni. Pełno tu ropy i krwi. Może podpalę te kałuże. Aha.
proszę. O to podpalenie chodziło, aha. To niepotrzebnie zmarnowałem strzałę. A wyprodukujemy sobie jeszcze. Bariera nie jest problemem. Pora ruszać. Sprytne to było akurat, ale... Myślałem, że normalną strzałą dałbym radę to podpalić, ale jak potrzebowaliśmy takiego mechanizmu, w porządku. Okej, tutaj widać zejście. Tym razem tego nie spieprzę. Prawy. Zjeżdżamy na dół. Czy ta komnata służyła do spuszczania krwi? O cholera. To jest jakiś mechanizm u góry. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. A jak zrobię tak? Okej, napełnia się coś. Tam to leci. No dobrze, to poczekam, aż to minie. Bo ja mogę to jeszcze przesunąć. Tego nie dam rady. Cholera, spływa nie tam, gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. Jak ja mógłbym to ustawić? Musieli składać setki ludzkich ofiar, żeby krew wypełniła te kanały. A, mogę przesunąć, okej. To leci tak. Tak już powinno być dobrze. Weź może raz obrócimy. Raczej musiało być bardziej, tak bym powiedział. Znaczy przypadkiem tak nie było na początku już? Nie, jeszcze raz bym to przetestował. Bo nie mam zbytnie pojęcia. Muszę się przyjrzeć temu, jak to będzie pływało. No niech się napełni. A po co jest tutaj ten dzyndzel, który można zawiesić? Okej, leci. Aha, tutaj. Cholera, spływa nie tam, gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. Za ciężkie. Trzeba więcej tarcia. Będę musiała związać ze sobą te kolumny. A, o tym nie pomyślałem. Teraz jak jedna będę przesuwać, to druga też będzie się obracała. No dokładnie. Tak bym to zostawił, tak szczerze. Dźwięk mi się wydawał, że się zbagało przez chwilę, bo tak jakby się zapętlał. Dobra, to już powinno lecieć za chwilę. Wydaje mi się, że tak powinno być to dobrze. Dobrze, że mamy te podpowiedzi Lary, bo inaczej... byłoby tyle tego szukania. Leci, okej, leci. A, faktycznie. Cholera, spływa nie tam, gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. Jeszcze nie to. A jak jeszcze raz to obrócę? Ale to mogę tak w nieskończoność kręcić, mam rozumiem. Mam rozumiem, znaczy się. Dopasował do tego. Leci tak i ślepy zaułek. Nie, teraz bym jeszcze spróbował. Wydaje mi się, że teraz to powinno być dobrze. Jak teraz będzie leciała.
Nie, teraz też będzie źle. Tutaj pójdzie do tego odpływu chyba. Tak mi się coś wydaje. Kurde, cholera jasna. Cholera, spływa nie tam, gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. Tak bym spróbował. Metoda prób i błędów. Będę takie kółko zataczać. Teraz jak to będzie leciało, leciało... Według mnie teraz to jest... Teraz to jest przepustka do... Też główna. Tutaj poleci pewnie, tak? Czy jak? Niby leci, leci pod nami. Tutaj. Mogę wyrównać tory, obracając tę kolumnę. Czyli też nie to. Jeszcze raz do tyłu. Proszę do tyłu. Teraz tym bardziej chyba. Jeszcze do tyłu. Teraz. No są cztery scenariusze możliwe tego chyba. Tutaj są cztery takie jakby kryształy. Tutaj o. I też w cztery kryształy możemy wpakować różną pozycję tego. Tego obrotnika, czy jakby tego nie nazwać. No dobrze, to płynie. Może teraz by się udało. No kurczę. Takiej pozycji jeszcze chyba nie miałem. Cholera, spływa nie tam, gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. No to może, nie wiem, ostatnia próba teraz. A tak już było pewnie od początku, no kurczę. Jak to zrobić? Przecież ja dwoma naraz. Chyba, że przeciąłbym tą linę. Więc spróbował to jakoś inaczej poobrazać, tak też może być. Bo ja mogę tą linę w każdym momencie... Właśnie przeciąć. Znaczy bym jeszcze... To płynie tym ostatnim, okej? Okay? No cholera, jest źle. Spływa nie tam, gdzie trzeba. Muszę ustawić odpowiednio kanały, żeby napełnić basen przed bramą. Teraz spróbowałbym to napełnić, ale na to będzie, że poza odcinkiem. Siemka!